zajmowała się? Otóż w wojnie polsko-bolszewickiej część oddziałów białych przeszła na polską stronę, było to parę dziesięciu żołnierza, w tym także kawaleria, która biła się z bolszewikami po polskiej stronie. Dzisiaj oni będą troszkę po naszej stronie, czyli będą trochę pokazywać musztrę, ale także no, zamienimy ich na chwilę na bolszewików, no żeby nasi ułani mieli kogo bić, prawda? W związku z tym bardzo proszę dowódcy, proszę wydać komendy i proszę pokazać musztrę. Jak się Państwu będzie podobało, to oczywiście będzie można bić brawo. To, co konie mają na sobie, to się nazywa rząd jeździecki. Taki rząd jeździecki to jest to wszystko, co żołnierz z sobą brał na pole bitwy. Trzeba od razu powiedzieć, że lewa sadka to jest sadka dla konia, a prawa sadka jest dla wyposażenia ułana. W związku z tym ten bagażnik, który dzisiaj mamy kilkuset litrowy, to tam paręset lat temu, czy parę dziesiąt lat temu, to było raptem 2-3 litry po to, żeby można było wszystko z sobą wziąć. Widzieliście Państwo zmianę szyku pojedynczego na szyk potulny. Część głosów można, komend można wydawać głosem, gwizdkiem, a także trąbką. Tu można terminem, bardzo często głos dowódcy ginął. A jednak sygnał trąbki był tym sygnałem dosyć głośnym, wyraźnym i ułani musieli oczywiście rozpoznawać, co dowódca od nich żąda. Część komend mógł wydawać także ręką. Widzieliście Państwo też przejście z bardzo ładne szyku trójkowego do szyku dwójkowego. Wszystkie komendy. No, tu się lewa trochę pospieszył, czasami tak też bywa. Ale jest wszystko, jak widzicie, wróciło do nowa. Czasami koń chce szybciej zrobić, bo myśli, że jest mądrzejszy od nas. To jest zresztą prawda. Dokładnie. Nie, moim zdaniem na grunt nie przejdzie. To już spadnie. Teraz robię nie.